Złożyliśmy wniosek dotyczący budowy wiaduktu do Ministerstwa Infrastruktury. Ten wniosek jest na etapie procedowania. Tam planujemy dofinansowanie w kwocie 3 300 000 do samej konstrukcji wiaduktu. Również ubiegamy się o dofinansowanie na drogi dojazdowe około 12,5 miliona złotych, żeby pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście jeszcze będzie do tego kompatybilny wniosek dotyczący przejścia pod torami dla osób pieszych, ale on nie kwalifikuje się w środki Unii Europejskiej. I tutaj na dzisiaj jest to dobra informacja. Wnioski zostały złożone do działania 722 na kwotę około 12,5 miliona. Koszt ogółem, tak szacujemy, te koszty się ciągle zmieniają, ale około 30 parę milionów złotych całość inwestycji. Mówię dróg dojazdowych plus około 6-7, jeśli chodzi o wiadukt. To są te w tej chwili szacowane koszty. Tutaj chcę dodatkowo powiedzieć, że już również wchodzą firmy nasze miejskie komunalne, myślę tu o EPWiK-u i EPS-u, wchodzą na tak zwane usuwanie kolizji infrastrukturalnych związanych z przebiegiem infrastruktury technicznej na to zadanie wcześniej, realizując jeszcze zanim rozstrzygniemy przetarg, bo po uzyskaniu dofinansowania tak naprawdę i po rozstrzygnięciu przetargu będziemy dokładnie wiedzieli, o jakich kwotach w tej chwili możemy mówić. Także aktualnie trwa jeszcze wyłonienie inżyniera kontaktu i wykonanie oraz generalnego wykonawcy robót wiaduktu i dróg dojazdowych. Chcemy to zadanie realizować jako zadanie przez jednego wykonawcę z dwoma zadaniami ze sobą powiązanymi, żeby to jeden wykonawca realizował, generalny wykonawca, bo może być podwykonawców jak najbardziej, ale jeden całość przedsięwzięcia i budowa wiaduktu nad torami, jak i dróg dojazdowych.